Ile państwa w gospodarce? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest niezmiernie trudna i od wieków tak naprawdę frapuje nie tylko ekonomistów. Debatę toczy grono socjologów, psychologów, politologów, a na końcu także polityków, którzy zastanawiają się, jaka proporcja jest optymalna. Tak naprawdę w praktyce funkcjonuje całe spektrum poglądów, począwszy od poglądu skrajnego, że państwo to samo zło w gospodarce, do drugiego poglądu skrajnego, że nie ma nic lepszego niż państwo w gospodarce. Trudno zatem udzielić odpowiedzi, która satysfakcjonowałaby wszystkich, gdyż jest to raczej niemożliwe. Tak było właśnie w Polsce na przełomie lat 80. i 90. Mieliśmy wówczas do czynienia z bankructwem dotychczasowego systemu, co prawda nie kapitalistycznego, lecz socjalistycznego. Zbankrutował on nie tylko na płaszczyźnie ekonomicznej, ale także na płaszczyźnie politycznej. Od tego momentu, od wyborów 1989 roku, mamy gospodarkę kapitalistyczną i gospodarkę wolnorynkową. Gospodarka, w której prym wiodło państwo, w której większość przedsiębiorstw było państwowych, w których ceny i wielkość produkcji ustalone były przez organy państwa, zostały zastąpione wolnym rynkiem, gdy ceny i wielkość produkcji ustalane jest pod wpływem popytu i podaży na usługi, na produkcję. Także w systemach kapitalistycznych wyróżnić możemy wiele różnego rodzaju modeli udziału państwa w gospodarce. Możemy wskazać na przykład model anglosaski, obowiązujący w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Australii, gdzie udział państwa w gospodarce jest względnie niewielki. Przeciwstawić możemy mu z kolei model kontynentalny z relatywnie dużym udziałem państwa w gospodarce. Także na przestrzeni wieków na udział państwa w gospodarce różnie zapatrywali się kolejni wielcy ekonomiści. Twórcą ekonomii klasycznej jest Adam Smith i jego doktryna liberalizmu tak naprawdę obowiązywała nieprzerwanie od końca XVIII wieku do przełomu XIX i XX wieku. Zgodnie z doktryną liberalizmu, państwo powinno mieć minimalny wpływ na gospodarkę. Powinno zajmować się zapewnieniem bezpieczeństwa zewnętrznego, bezpieczeństwa wewnętrznego i zadbać o stabilny i sprawny wymiar sprawiedliwości. Był zdecydowanym przeciwnikiem podatków, uznawał je za jedynie zło konieczne. Zgodnie z jego teorią, to wolny rynek decydował o tym, co się dzieje w gospodarce, i ta wolność gospodarcza miała być źródłem pomyślności całych społeczeństw. I tak jak wcześniej wspomniałem, ta doktryna obowiązywała nieprzerwanie przez prawie 100 lat do początku XX wieku, gdy w Europie kontynentalnej zaczęto ją podważać, szczególnie pracami ekonomistów niemieckich, w szczególności Adolfa Wegnera. To on skonstruował, wygłosił prawo rosnących wydatków publicznych. To on był za rosnącą aktywnością państwa w gospodarce, a nawet za pewnym rodzajem protekcjonizmu. Wówczas to nastąpił rozwój programów socjalnych, nastąpił rozwój ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń emerytalnych. Pod koniec lat 30. nastąpił także rozwój robót publicznych. I w tymże czasie doszło do wybuchu największego w ubiegłym wieku kryzysu. Wielkiego kryzysu, który trwał przez 4 lata między 29. a 33. rokiem ubiegłego stulecia. To on tak naprawdę przypieczętował ówczesny upadek idei liberalizmu. W 1936 pojawiło się inne dzieło wielkiego ekonomisty Keynesa, który zakwestionował ideę liberalizmu i optował za udziałem państwa w gospodarce. To on stwierdził, że gospodarka rynkowa nie jest w stanie rozwijać się bez kryzysów. Nie jest w stanie rozwijać się w sposób ciągły, a cechą immanentną, charakterystyczną gospodarki rynkowej są cykle, są wzloty i upadki. Postulował w związku z tym, by państwo angażowało się w wygładzanie tego cyklu, pobudzało, stymulowało gospodarkę w czasach kryzysu. John Keynes, krytykując zasady klasycznej myśli ekonomicznej, kładł nacisk na to, by stymulować gospodarkę w czasach kryzysu i hamować jej zbytni rozwój w czasie boomu, na przykład poprzez stosowanie podatków progresywnych. Był także przeciwnikiem sztywnej polityki budżetowej. Uważał, że deficyt budżetowy nie jest wcale
czymś bardzo złym, szczególnie w czasach dekoniunktury. Był za tym, by te deficyty utrzymywać, by w ten sposób stymulować rozwój gospodarki. Swego czasu zapytany, a co w długim terminie, co w czasie permanentnych kryzysów, przecież w kontekście tego może rosnąć dług publiczny. Odpowiedział wymijająco, że w długim terminie to i tak wszyscy umrzemy. Ale musimy mieć świadomość, że narastające deficyty obciążają nie tylko nas, nie tylko nasze pokolenie, ale także pokolenie naszych dzieci, a także naszych wnuków. Odwrót od idei głoszonych przez Keynesa rozpoczął się w latach 70. minionego stulecia. Wówczas to okazało się, że aktywna polityka gospodarcza nie jest w stanie uchronić gospodarek przed stagnacją, do której wówczas doszło. Bezrobocie rosło, inflacja wzrastała, wzrost gospodarczy niebezpiecznie spowalniał. Okazało się, że państwo nie jest w stanie użyć jakichkolwiek narzędzi polityki gospodarczej, by gospodarkę przed tym uchronić. Nastąpił wobec tego zwrot znowu w kierunku idei liberalizmu, wówczas nazywanych neoliberalizmem. Nikt oczywiście nie chciał powrotu do państwa minimalistycznego. Wszyscy byli świadomi, że pewne osiągnięcia socjalne są i pozostaną. Chodziło jednak o pchnięcie gospodarki znowu na tory rozwoju. Narzędzia polityki fiskalnej w zasadzie nie mogły być użyte. Użyto wobec tego narzędzi polityki monetarnej. A w tym kontekście zaprzęgnięto do pracy banki centralne. To one miały zadbać o odpowiednią podaż pieniądza i odpowiedni poziom stóp procentowych. To one miały stymulować swymi narzędziami wzrost gospodarczy. Ta polityka trwała nieprzerwanie z sukcesami do tak naprawdę wielkiego kryzysu, który nastąpił niespełna 10 lat temu. Neoliberalizmu obowiązywały z kolei nieprzerwanie tak naprawdę do ubiegłej dekady. Wówczas zostały gwałtownie podważone przez upadek Lehman Brothers i zachwianie całego systemu gospodarczego, finansowego i bankowego w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach rozwiniętych. To wówczas zaczęto się zastanawiać, czy przypadkiem znowu nie przechylić wahadła w inną stronę, w drugą stronę, zwiększając nacisk na aktywność państwa w gospodarce. Począwszy od wyborów Okrągłego Stołu, Polska znajduje się w bezprecedensowym cyklu rozwoju gospodarczego. Mamy do czynienia z wzrostem gospodarczym niewidzianym w żadnym innym kraju europejskim. Jedynie Australia może wykazać się dłuższym okresem czasu bez recesji gospodarczej. W tym czasie nasze PKB przegoniło PKB Węgier. Praktycznie podwoiliśmy nasz udział w stosunku do Niemiec, do Włoch. PKB ukraiński, dawniej wyższy od naszego w przeliczeniu na jednego mieszkańca, teraz jest wielokrotnie niższy. To niewątpliwe sukcesy. Bezrobocie spadło do poziomu jednocyfrowego. Jednak w tych warunkach, w których funkcjonowaliśmy, wzrost ten można uznać za wybitny, wyróżniający się na tle innych państw. 25 lat nieprzerwanych sukcesów gospodarczych konieczne są jednak pewne korekty i pewne zmiany polityki gospodarczej. Niewątpliwie pojawiają się nowe wyzwania. Konieczne będzie uniknięcie pułapki średniego dochodu, a to chociażby przez zwiększenie środków budżetowych przekazywanych na badania i rozwój. Konieczne będzie zmierzenie się z problemem demograficznym depopulacji. Konieczne będą zmiany w edukacji, bo już dziś nasi przedsiębiorcy mają problem ze znalezieniem wykwalifikowanych kadr. Konieczne będzie zagwarantowanie przedsiębiorcom działalności w jednoznacznej sferze przepisów prawnych. Jest ich obecnie za dużo, są one niejednoznaczne. To zdecydowanie utrudnia działalność, szczególnie tym małym i mikroprzedsiębiorcom. To trzeba zmienić. To oni są twórcami naszego sukcesu i naszego wzrostu gospodarczego. To im trzeba w tym kontekście pomóc. Konieczna jest likwidacja kolejnych barier, likwidacja tak zwanych świętych krów w gospodarce, na przykład problemu górnictwa, górników, którzy otrzymują wciąż miliony z budżetu na deputaty węglowe, równocześnie otrzymując najwyższą emeryturę. Konieczne jest sprywatyzowanie tych firm, które niekoniecznie muszą pozostawać we własności Skarbu Państwa i rozbudowanej ich struktury i zatrudniania coraz to nowych, niekoniecznie profesjonalistów, ale związanych
z daną grupą rządzących. Musimy także pamiętać, że na realizację jakiegokolwiek planu gospodarczego i jakichkolwiek nawet socjalnych obietnic wyborczych państwo i rząd potrzebuje środków budżetowych. I tu widzimy pewne niebezpieczeństwo. Obecny rząd zdecydowanie zwiększył wydatki socjalne, realizując często populistyczne obietnice wyborcze. Efekt jest następujący. Mamy największy deficyt budżetowy od lat. Mamy dług publiczny wynoszący prawie 1 bln zł. Ukryty dług publiczny wynoszący 4 bln zł. Pamiętajmy, taka polityka może doprowadzić do kryzysu finansów publicznych, a to może doprowadzić do spadku PKB około 10 albo nawet więcej procent. W tym kontekście to odbiłoby się negatywnie na nas wszystkich. Kończąc więc, znowu pytanie, ile państwa w gospodarce? Nie więcej niż tego potrzeba naprawdę. Ale zadajmy sobie jeszcze pytanie, jakiego państwa w gospodarce? Chcielibyśmy państwa przyjaznego i skutecznego w działaniu. Państwa, które działa racjonalnie i wydaje nasze publiczne pieniądze na rzeczy, które są naprawdę potrzebne, a nie na kupowanie sobie popularności. Ważne, by państwo było po prostu dobrze zorganizowane.